Życie przyjaciół San Andreas. Odcinek pierwszy, sezon pierwszy. O kurde, trzeba iść znowu do pracy, już ranek. Jak ten dzień szybko minął. Fajnie wczoraj się z kolegą napiliśmy trochę, no ale nie przesadzaliśmy, bo praca jak codziennie. Podjadę pod niego. Ciekawe co u niego. W ogóle, a dobra. No, o. Pracy na przyjaciela trzeba poczekać. O, już jesteś? No, siemka. Co ty tak szybko jesteś tu? A żona mnie rano obudziła, śniadanko mi zrobiła na kaca i możemy jechać. No, możemy. To co, Michaelu? Gdzie jedziemy? Prowadź do pracy. No to dobra, za mną. To uważaj, jak masz ostrego kaca, to jedź powoli. Dobra? O Jezus. Dobra, to jedziemy. No patrz, co za cham zaparkował na środku ulicy. O Jezus Maria, ci ludzie to... Ostatnio nie wiem, co się z nimi dzieje, a ty? Też. Kurde, by mogli jakoś się uspokoić. W ogóle muszę zmienić rejestrację w tym nowym samochodzie, bo mam jeszcze z jakiegoś kraju, chyba z Litwy mam to, wiesz? Mhm. Muszę zmienić, kurde. Czemu ja mam zderzak wykrzywiony? Nie pamiętasz wczoraj, jak niechcący osłupek przywaliłeś? O, tak. Po pracy przecież. Ale ten szef to cham, że nie chciał ci dać podwyżki. Ty się no. Tak starasz, a on jest takim tem. Coś ty zrobił? Nic. Na kacu wiesz, że człowiek czasem trzeba jeździć. To co, jedziemy? Dobra. Tak. Dobra. Po jakimś czasie Michael i Jordan dojechali do pracy. To co, już dojeżdżamy do pracy, kurde. No i znowu pół dnia przesiedziłem. A idź, jako ten strażnik w centrum handlowym, to się nie opłaca pracować, no ale lepsze to niż nic, nie? No. Michaelu. Żeś wczoraj kurde dał po pijawce. Dobra. Ale ty... A wziąłeś strój? Kogo? No roboczy. Zapomniałem w domu. Dobra, będę musiał. Ja mam dwa, czekaj, muszę iść do bagażnika. Opa, trzeba potrenować. Uważaj, bo się wywalić wczoraj na kacu, to ja wiesz. O Jezu. Masz. No dzięki. No co, chodź podbiegniemy. Szybko, bo się spóźnimy. No właśnie. Chodź tutaj. Dobra, wchodzimy. Po pracy postanowili pojechać coś zjeść. No dobra, po całym dniu pracy, to może chodź coś zjemy sobie, zajdziemy, bo tam moja żona dzwoniła mi, powiedziała, że się dzisiaj źle czuje i że nic nie zrobiła do jedzenia. Możemy. A jak tam u twojej teniszy? Dobrze. Dobrze? Jak się trzyma? A u twojej? Ach. A u Marii? A u mojej też dobrze. Kurde, jak tam, kiedy twoja rodzi? Bo już, kurde, chyba 8 miesiąc, nie? No. Kurde. Mój synek, wiesz, taki. Dzisiaj rozrabiał rano, kurde. Ze mną chciał robić walkę na jedzenie. No widzisz? No dobra, to co? Jedziemy chciał gdzieś? Chciał ci rzucić plackiem? Tak. I nawet trafił, wiesz? Taki krowi. Ja ci zaraz dam krowi placek, ty. Nie, ja ze śmietaną, wiesz? Akurat z krowy. To żeś, kurde, powiedział. Czerwony, zatrzymaj się. Nie chcę kolejnego mandatu płacić. No ja też. No, ja też. Dobra. Ej, co będziesz jadł? Gdzie w ogóle jedziemy? Na jakąś chińszczyznę, czy... sobie... Jedziemy do twojej żony na chińszczyznę. Zaraz będziesz miał. A twoja kurczaczki zrobiła? Pewnie. Zrobiła? Albo na coś bardziej amerykańskiego. Ale dzisiaj ci humor, kurde, doprawia. Co ty dzisiaj w tej robocie brałeś, co? No nic. Cały czas ze mną stałeś, tam chyba raz tylko szłeś do łazienki. Ej, czy coś tam w łazience brałeś? Wiesz, tylko te takie cukierki, co były w pisuarze, takie niebieskie. Przepraszam, czy teraz sobie ze mnie robisz żarty? Nie. Jezus ma... A jakieś takie niedobre, takie... Ni to cytryna, ani to mięta. Ale wiesz, że to są takie tabletki, które się wkłada do pisuarów i to czyści. Tak? Ale to jest dobre. Jezu, dobra, chodź sobie zjemy coś. Zaparkuj. Uważaj.
Dzisiaj musisz. Jutro do mechanika musisz jechać, wyklepać ten zderzak. No, to idziemy. Dobra, chodź. Do środka. Co będziesz jadł? Jedzenie. Dobrze powiedziane. To no, ja poproszę duży zestaw klaki. Mi też to weź. No dobra. To poproszę dwa razy. No dobrze. To jeszcze raz dla ciebie. Dzisiaj ja stawiam. No dzięki, ja wczoraj stawiałem, to teraz ty. No. No co? Jemy? No jemy. To chodź, siadaj. Po zjedzeniu postanowili pojechać do domu i wspólnie obejrzeć mecz kroketów. Dobra, ale dobre było jedzenie. Dziękuję. No kurde, Laza, mówię sobie, jeszcze do synka wezmę, dobra? No. Dobra, wziąłem dla niego mały zestawik. A co ty tam robisz? Wychodzę. No dobra, to co? Jedziemy do domów? Jedziemy. Kto prowadzi? To może chodź do mnie. O, pójdziemy, przeczaj, zadzwonię do żony, że jadę do ciebie po pracy. To prowadź do ciebie, ja do niej zadzwonię, dobra? No. Halo, kochanie. Ja dzisiaj wrócę trochę później z pracy, bo z Michaelem się umówiliśmy i dzisiaj jest mecz tych kroketsów, to chcemy sobie obejrzeć. Dobra? To wrócę do 10 na pewno. No dobra, to pa, kocham cię. No, ucałuj małego. No dobra, pa. Ty, rozmawiałem z żoną. No. Mogę. Ale mi się śmiać chce, człowieku. Czemu? Kurde. Nie wiem, wiem, że mi też. O, tu nie pojechaliśmy dobrze. Ale dzisiaj mamy zwariowany dzień, co? No mamy. Dzisiaj ta klientka w sklepie, ty ją widziałeś? No. Taka wielka, ona bierze rozmiar S. No kurde. Ale jeszcze, a słyszałeś jak dla tej, dla Katrin jak wpierała, że się nie zmieści? Ja nie wiem, że ona dalej chce u nas pracować jako kasjerka. Wcisnę się w eskę! W eskę, chyba w ikseskę, kurde. Dobra, to jedziemy. Ty, to co, dojeżdżamy już, kurde. No. Dobra, skręcaj. Ja nie będę ja podjadę pod dom, zaparkuję i zaraz do ciebie przyjdę. Dobra, to ja to tam powiedz dla żony, że ja dzisiaj przychodzę do was, dobra? Dobra, to już zaparkuję, a ty tam już wiesz, idź do niej. I tylko poczekaj na mnie na podwórku, wyjdź do mnie. No. Zapalimy papierosy dzisiaj po pracy. Dobra. Ona już piwo ten zimne. Już szykuje nam piwko? No ja dzisiaj jedno wypiję, bo wiesz, na kacu nie za dużo. Tam jedno, whisky się ze mną napijesz, wódeczki też i zrzygasz. Kurde, już mi dzisiaj przynajmniej nie ten. No to chodź, to czaj, chodź sobie zapalimy. O Jezus Maria, dzisiaj to była praca, co? Czekaj, idę auto wyklepać. Na to wyklepać? Ale to czekaj, sprawdzę co tutaj ten. Ty, ja zadzwonię do kolegi. Nic, nic. Czekaj, zadzwonię do przyjaciela, do tego zadzwonię. Jak on się nazywał? Do Tristana zadzwonię, powiem, że jutro do niego 10 o 12. Bo jutro wolny mamy w pracy, to powiem mu, że o 12 zajedziemy. Powiem, że zderzak ci się wygiął, dobra? Czekaj, ale ja mam pomysł, jak się napijemy. Halo? Tristan? Ten. Dzięki. Dzisiaj do ciebie przyjedzie. Rano do ciebie o 12. Przyjedziemy z Michaelem, bo rozwalił sobie zderzak. To będzie trzeba, wiesz, naprawić. W ogóle jakiegoś tu parkoura on ćwiczy. Dobra, więc jutro o 12 się umawiamy. Dobra, to co, idziemy do ciebie do domu? I hopla! Idziemy do ciebie do domu? Nie szalej. Dobra, chodź do ciebie do domu. Bo sobie nogę nadwrężę. Dobra, chodź. Po obejrzeniu meczu i wypiciu kilku piwek postanowili pojechać na miasto, lecz skończyło to się źle. O Jezus, żeś mnie upił znowu. Wsiadaj do mnie. No dobra. Gdzie ty chcesz znowu jechać? A, coś ci pokażę. Jezus, czemu zawsze jak się napijemy, to mnie namawiasz. No i co? I teraz będziesz musiał wyklepać, zapłacić 1000. No, nic z tego. Może ja poprowadzę. A ja jestem bogaty. Ale dobrze, że mamy kolegę przynajmniej nam zapłaci trochę. Odpuści trochę nam ceny, nie? No i ja to tak zrobię, że on mi będzie wszystko do końca życia za darmo robił. Dzięki Bogu, że nie jestem tak pijany, to jak coś się do domu zaprowadzę, jakby coś się stało.
No możesz jechać. Gdzie ty w ogóle jedziesz? Wracasz do domu. Czemu nie to? Pędź, tak, nie! No i co zrobiłeś? Tu mieliśmy wypadek. No i co zrobiłeś? Idziemy do domu z buta. Dzięki Bogu, że blisko jesteśmy. Może to chodzi, ja cię podprowadzę do twojego, dobra? No. Dobra. Po odstawieniu Michaela do domu, Jordan wrócił do swojego domu. O Jezu, dobra, zaprowadziłem go, trzeba iść do siebie do domu. Trzecia, czwarta nad rano, a już się jasno zaczęło robić. Cynek. Ale będę, co? Dobra, idę do domu. Dobrze. Musiałem się wysikać. O Jezu, co za człowiek. To musiałem się spodziewać. Po co on tak krzyczy przez okno? O Jezus Maria, dobra, podbiegnę sobie do domu. Auta nie ma. W garażu stoi. Dobra, chodzę do domu. Następnego ranka Jordan musiał szybko jechać i odebrać Michaela z komisariatu. Cholera, żona dzwoniła, że ten... Znaczy żona tego dzwoniła, że jest na policji, że go dzisiaj rano zabrali ze sprawy z samochodem, bo zakolowali. I mnie też wzywają, bo powiedział, że jestem świadkiem, więc... Kurde, gdzie ja jadę? Trzeba jechać na komisariat go odebrać i się też wytłumaczyć, co się wczoraj robiło. Kurde, zawsze jak coś wymyśli, zawsze mam przez niego problemy. Ale nie winię go, to mój najlepszy przyjaciel, to czasem można poszaleć. Przeze mnie też mieliśmy kilka problemów. Halo? No, ale... Halo? No halo, dzwonisz, po co do mnie dzwonić? Jadę do ciebie. Chodź tu, jesteś. No jadę, co ty? Minąłeś mnie. Przecież ty na policji jesteś, na komisariacie. A tu, o. Widzisz, tu jest nowy komisariat, tu. O, widzisz? Wjechaj. A no tak, przecież nowy, a to bardziej taka kryjowa, nie? No. Dobra, wsiadaj, nie muszę się wytłumaczyć. Ale się prawo zabrać. No to idź, to jedź moim, ja podjadę twoim. Jedź do tego, ja będę za tobą jechał do naszego przyjaciela, żeby naprawił ci auto. Jezus Maria, że się rozwalił to auto, jedź. Jadę już za tobą. Jezus. Aj, zawsze przy ciebie są problemy. Bo jesteś czarny. Nie no, żarty. Nie będę rasistą. Też jestem Chińczykiem. Jezus. Twoje auto pędzi, to co? Idziemy? No. Prowadź. Następnego dnia rano Michael i Jordan wybrali się po naprawione auto Michaela. Ty, dobra, już będziemy dojeżdżać. Kurde, że jeden dzień musieliśmy czekać. No. Dzięki Bogu, że szef nam dał ten jeden dzień wolnego. O, stoi, idź po nie. Nie będę wjeżdżał na górę, idź. Ej, to gdzie jedziemy? Może chodź do ubezpieczalni, musisz zapłacić za szkody, jakie wyrządziłeś. To przecież ani szkód nie był ten. A drzewo? To był... Się nie przewróciło. A za auto też musisz zapłacić trochę, nie pamiętasz? Nie. Tak. Ubezpieczenie. Chodź. Dobra, jedziemy. Dobra. Ja, może za mną będziesz teraz jechał. O Jezus! Ale mnie zazwróciło. A mną? No właśnie widzę. Chodź. Ej, co dzisiaj robimy? Nie wiem. Trzeba coś porobić. To najpierw, no może to do tej ubezpieczalni, to pojedziemy innego dnia. Oni mówili, kiedy chcemy, to możemy pojechać. Może chodź na wycieczkę, gdzieś sobie pojedziemy, gdzieś indziej. Jak chcesz? To chodź za mną. Może do San Fierro? No to chodź. What you gonna do if they come for you? Jezus Maria. Co ty robisz? Jadę. Dobra, to trochę ciszej. Dobra, to jedziemy? No. Dobra. Po powrocie z San Fierro Michael i Jordan musieli uciekać, ponieważ była powódź. Michael zabrał całą rodzinę Jordana i swoją i uciekli. Jordan nie zdążył i utknął na wysepce. O nie, powódź, muszę uciekać szybko. Jezu, dobrze, że Michael uciekł ze swoją rodziną. Jezu, utknąłem na wysepce, dobrze, że moja żona z nimi uciekła. Obym się z nimi niedługo spotkał. Jezus. Ciąg dalszy nastąpi. We'll be right back.